Właśnie jadę na działkę, styropian już przyjechał. Także jadę z Magdalenką go rozpakować. No i zaraz wszystko zobaczycie, jak to wygląda. Jest więcej niż ostatnio brałem. No ale to wszystko zobaczycie. Jestem z pieskiem też, z Maksiem. Witali, oddzwonię. Siemano. Witam. No to będzie noszenia. Tak jak słyszeliście, 134 paczki. Zobaczcie, jaki duży samochód zajechał. Będzie trzeba to pownosić. Na samym wstępie pewnie zobaczycie, że nie jest to ciemne styropian. Ale wiecie, dlaczego nie jest ciemne? Kierowca myśli, że mówię do niego, ja to mówię do kamery. Ciemnego nie wziąłem, ponieważ nie można go kłaść na słońcu. I jest wszystko droższe, kleje i tak dalej, a z tego co ja wiem, to powyżej 15 cm i tak jego cieplność już jest znikoma. To już jest bardziej chwyt, gdzie nas rządzący cały czas robią w takim kierunku, że jakby przepłacamy za to, cały czas dążą. Co 5 lat są zmienione normy budownictwa, czyli za 5 lat teraz można ładować 20 cm styropianu, a nawet chyba trzeba, w ten sposób bym powiedział, bo są takie wymogi. A za 5 lat na przykład będzie 25 cm. Podnoszą non-stop, mimo to, że powyżej 15 cm już ta cieplność już jest znikoma. Załóżmy, że 15 cm ma 100% izolacji cieplnej, to te 5 cm więcej, czyli na 20 cm będzie miało na przykład tam 105% więcej, czy coś takiego, że powyżej jakiejś tam ileś centymetrów już praktycznie przepłacamy, nie działa to. Dlatego ja się zdecydowałem od razu na troszeczkę tańszy ten styropian niż ten ciemny, ponieważ jest spoko, i tak jest spoko, a nie trzeba przepłacać, nie? I tak, słuchajcie, jest tutaj fundament karemzytowy, XPS, wszystkie pełne ocieplenia, także zdam wam w ogóle relację, jak to wszystko będzie wyglądać, nie? I teraz tak, tutaj macie od razu kontakt do przedstawiciela, który sprzedaje ten styropian najtaniej w całej Polsce. Możecie do niego sobie zadzwonić i sprawdzić, porównać ten sam styropian, gdzieś wycenić gdzie indziej u was lokalnie i tutaj u mnie na tym kanale, nie? Także słuchajcie, ja już wam mówiłem, też przedstawiciel, który był za granicą, który po prostu ma inną mentalność, zje małymi łyżkami, bardzo dużo ludzi od niego kupuje, także jego przebitka jest bardzo malutka, ale całą konkurencję wykasza, jeśli chodzi o hurtownię na tej zasadzie. Także sobie zadzwońcie, sprawdźcie sobie cenę i też na całej Polsce jest rozwożony. Bo wiecie, jak hurtownicy to robią? Oni nie mają tego na stanie. Oni jedynie mogą zadzwonić do producenta jako firma hurtownia i po prostu wam to rozsyłają. Także nie przepłacajcie nigdzie indziej, sprawdźcie sobie u niego ceny i tyle w tym temacie. Dobra, ja się biorę za rozpakowywanie, bo tu kierowca pewnie też ma swój czas jakiś ograniczony, no nie? Tak jest. Ile tylko ta przyczepa? Cała? Tylko to. Zaraz otworzę tylko ten. Drzwi pootwieram i jedziemy z tym tematem. Zawsze wszyscy się zastanawiali, co faceci mają w tych torebkach jak baby. Ale ja mam klucze, kable, kamery, wszystko co tylko mogę w to zmieścić, żeby nie nosić w rękach. Dobra, rozbieram się z tych torebek i jedziemy z koksem. A, Magda! Chodź tu, pokaż jeszcze widzom. Bo do mnie widzowie pisali,
jak te drzwi, że słuchajcie, Weekend montuje drzwi, znaczy Weekend, to Weekend wie, że do czego to jest, ale monterzy montują innym ludziom drzwi, bo się dowiaduje i twierdzą, że nie może się zatrzymać pod 90 stopniami drzwi i nie blokują się. Zobaczcie, nie ma z tym żadnego problemu. To też są najgrubsze drzwi Prestige, 9,5, bardzo ciężkie i to musi się zatrzymywać. Także jeżeli u was się nie zatrzymuje, to na pewno coś jest spieprzone i wołajcie serwis, żeby wam to poprawił po prostu. Znaczy nie Service Weekend, bo Service Weekend wie, tylko monterzy, którzy to robią, nie są dobrze dokształceni, bo już normalnie telefonu mnie takie dochodzą, że szkoda gadać. Dobra, lecę z tym tematem. Właśnie zwaliliśmy steropian z samochodu. Rozstawiliśmy go tutaj wszędzie, żeby kierowca mógł sobie śmiało odjechać. Magda tam wnosi. I pojechał. Ile on tam jechał? 200 ponad kilometrów chyba tu jechał, ale już dokładnie to nie pamiętam, co on mówił. Także steropian dotarł. I słuchajcie, no i sama taka przeszkoda jest ten, że steropian jest... że steropian jest biały. Nawet gdyby już był ciemny, to on nie może widzieć praktycznie w ogóle słońca. Go nawet się zakłada na elewację, jak słońce nie świeci w daną elewację, w daną stronę ściany. Także jest problematyczny. Ja przechodzę na biały, bo czasami to są wydzibasy, jak to się mówi, kurczę, ludzie wydziwiają i przepłacają, a współczynnik cieplny tu jest i tak już ponad wszystkie normy, jakie tylko wyprodukowali, mimo to, że tu jest ponad normę, słuchajcie, to i jeszcze będą za 5 lat stawiać, jak już mówiłem, wyższe normy, no bo tak świrują, żeby nas obedrzeć ze skóry. Zaraz wam pokażę. To jest najlepszy steropian z termoorganiki, jeśli chodzi o biały kolor. Czyli to jest najlepszy. Czyli teraz tak, tu wam go pokażę. Jaki on ma współczynnik czegoś tam, nie wiem. Rozkmińcie sobie sami, poczekajcie, gdzie on tu ma. Chyba to, 0,38. Przepuszczalność, chyba to jest to. 20 cm gruby, czyli tyle będzie steropianu ocieplenie wchodziło, bo tu są 3 steropiany z tej paczki, nie? 3 sztuki. Także tak to w tej chwili wygląda. Coś jeszcze chciałem mówić, kurczę. No dobra, pownoszę. Jak mi się przypomnie, to nakręcę, nie? Na tej zasadzie. Dobra, noszę, bo Magda tu sama zasuwa. Tu jeszcze Magda powiedziała, że ułoży z przerwami, że jak Borysek przyjdzie się bawić z dziećmi, to żeby mogli się praktycznie chować. Wy nie widzicie, zapal latarkę. O, i Magda im od razu taki tunel robi. Wyobraźcie sobie. Wszędzie znajdzie zabawę dla dzieci. Dobra, lecę z tym tematem. Chwila odpoczynku. Powiem wam, że dużo tych paczek, cały salon będzie zawalony, na pewno większa połowa. To jest tak. Zapłaciłem za ten steropian 14 700 zł. To sobie możecie też sprawdzić. Przyszło 40,2 metra sześciennego. To jest tak, to jest 200 metrów kwadratowych. Ja zakupiłem tutaj 200 metrów kwadratowych. Co prawda na ten budynek, tak jak mi wyliczyli szybko, to powinienem mieć 220 metrów kwadratowych. Ale ja wam powiem, jak ja robię. Ale 220 to było na szybkiego liczone z oknami, tak po obrysie. Ja wam powiem, jak ja robię. Ja zawsze wolę kupić mniej i sobie później już na przykład jedną, dwie paczki pójść do lokalnego albo do hipermarketu, kupić brakujące, bo ja już się tak zawaliłem. Słuchajcie, ja mam tam pełno klei, pełno worków klejów, cementu, który paletami co kupowałem, co sprzedawałem później za pół ceny. Teraz zmieniam strategię. Wolę kupić ciutkę mniej niż ciutkę więcej, bo zawsze mogę pojechać sobie, słuchajcie, i ten. Mówcie.
i dokupić po prostu. Już wtedy nie będę zostawał z tym bałaganem i nie będę tego musiał wyrzucać. Tak to wygląda. Ja wziąłem najlepszy z białych steropianów, jeśli chodzi o termoorganikę, fasadowy steropian. I tyle w temacie. Zaoszczędziłem w porównaniu do ciemnego parę tysięcy. No to też jest, słuchajcie, jakaś tam dla mnie dobra opcja. No bo a w skali jeszcze klejów i tak dalej, procedur wkładania tego steropianu, bo na tak jak teraz jest na przykład słońce tutaj, nie? To tej ściany by nie było można robić, nie? Nie wolno robić w słońcu tych ciemnych steropianów, ale ludzie to różnie robią, słuchajcie, nieraz dają. Ja już widziałem nawet steropiany, że były dane bez zabezpieczenia siatki, to wszystko się utleniało, tam na rogu jest taki dom był stał. Mówię, ja jego, pożar się Boże, przecież to się wszystko utlenia, żółknie, później nie ma swoich właściwości. Zresztą wiecie, tu mogę wam na tym przykładzie pokazać, co się dzieje ze steropianem, jak nie jest zabezpieczone. Tu jeszcze mam górkę, to jest co innego, ale on tu kruszeje. Zobaczcie, jak struktura wygląda. Pianki, steropian, wszystko to samo. Powinna być różowa, a jest żółta, od słońca. Wszystko wyblaknięte, nie? Tylko, że tu ja akurat odcinam, to nie jest fasadówka, to się i tak wszystko przysłania, także wiecie. Ale taki steropian kładzą, nieraz nie mają pieniędzy, nie wykończają nawet klejem, mówię ja. Później wszystko do zrywania, też takie coś słyszałem, nie? Tak to wygląda. Ja co, ja jak to pownoszę, to dokańczam to, wszystko z zaprawki, które porobiłem. Wczoraj sobie wyszlifuję, tu, tam, to zresztą nawet widać, gdzie są takie zapraweczki do szlifowania. Porobię. Wyobraźcie sobie, że muszę później zagruntować, musi wyschnąć. Dopiero później farba na raz i dopiero farba na drugi raz. Wow, procedur jest naprawdę dużo, żeby ściana wyszła prosta i żeby była pomalowana. Tu kafelki jeszcze się nie odzywają, także chyba w czwartek, w piątek. Ale to, co chciałem powiedzieć jeszcze, dlaczego ten materiał, ja wam ostatnio mówiłem, że ten materiał spada i będzie spadać. Pamiętacie ostatnio w Boom Budowlane, jak kupywałem steropian na posadzkich, to mnie śledzi, to wie, że musiałem czekać ponad tydzień. A jeszcze nawet jak chciałem ten 150 na posadzki wzmocnione na ten garaż, to nawet do 2 tygodni, bo go produkowali, takie zamówienia były. A zobaczcie teraz. Przecież ja przedwczoraj go zamawiałem, a dzisiaj już jest u mnie. Jechał tam 200 parę kilometrów, jak już wam mówiłem. No to zobaczcie, to tylko świadczy o to, że już nie ma Boom Budowlane, już ludzie nie czekają, nie walczą. Teraz już pomału jest walka o klienta, nie? Tak to wszystko będzie wyglądać i tego nikt nie zmieni i po prostu, no słuchajcie, no ludzie nie mają zdolności kredytowej najzwyczajniej na świecie. Tak jak mieli kiedyś, załóżmy tam 500 000, to teraz mogą mieć połowę albo jej w ogóle nie mieć, tak najzwyczajniej. No i dużo ludzi stopuje, bo nie wie, co się dzieje na rynku. Stopy oprocentowania walą w górę cały czas, także już są i tak pozałatwiani. Także budowlanka siądzie na pełen gwizdek. Poczekajcie chwilę, kto nie musi się śpieszyć, to nie kupujcie. Przeczekamy to wszystko. No, ja tam, no wiecie, ja nie muszę, nie? Ja swoje 14 lat wypracowałem, także mnie kredyty, stopy procentowe i tak dalej, to mnie nie rusza, nie? Po prostu mnie nie rusza. Takie rzeczy. No a dobra, to na tyle w tym temacie. Jadę dalej z tym koksem. Steropian jest wyniesiony cały już. Powiem wam, zawalił cały salon. Po drugim rzędzie już nie dawaliśmy żadnych odstępów, bo naprawdę tego jest od groma. Cały salon pod sufit, oprócz tutaj, bo tam żarówka się nagrzewa, a tam już było pod sufit, bo się nie grzeje. Nie ma tej żarówki. No i powiem, jest go bardzo dużo, nie? No dobra, steropian jest kupiony i czeka sobie na fachowca. Tak po prostu. Najzwyczajniej na świecie. Nie ma planów, ale dobrze, że jest materiał już na budowie. Pieniądze są nic nie warte, jak to się mówi. Wiem, że spada, ale ja lubię, jak już jest. Po prostu wiem wtedy, ile na co mogę sobie pozwolić. Wiem, jak moje konta bankowe wyglądają, także to jest dobre, nie? Lepiej mi się po prostu ten...
lepiej mi się wszystko spina, jak ja widzę, ile zostaje na koncie, na tej zasadzie. Bo ja tak budżetu nie pilnuję, zresztą wy już to wiecie, że go kompletnie nie pilnuję, no i tak to później wszystko wychodzi. A jak zrobię taki większy sobie zakup, to te z przodu cyferki tak o, się pomniejszają i ja wtedy wiem, na czym stoję, nie? O, na takiej zasadzie. No dobra, gładzę to, szpachluję, maluję, będzie zakładane to, będzie zakładane stary falownik, już może Kubus z EuroPFA wpadać, zakładać mi najnowszego Huawei'a z kumulacją energii, tego z możliwością kumulacji energii, no wszystko zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To tyle, chyba nic tam nie opuściłem, chyba wszystko wiecie. Te drzwi już pokazywałem, Zana, ale pokażę może jeszcze raz dla tego, kto do mnie dzwonił, jak one działają. Zobaczcie, tak wyglądają najzwyczajniej na świecie. Jak ja je cofam, o, tak sobie zaskakują gdzieś tam i się trzymają, nie? Tak to w tej chwili wygląda, te drzwi. Tak je dotykam i one sobie odlatują. Tak wyglądają. A jak je otwieram, zobaczcie, idę sobie równiutko na kąt 90 stopni. O, tam jest klik, cofnęło się, klik, przytrzymuję, puszczam i stoją, nie? Tak to wygląda w tym domeku. No dobra. Dobra, lecę z tą robotą. Wracam z następną nagrywką. Wszystko sobie dopiściłem. Wszystko, słuchajcie, poszlifowałem, gdzie trzeba było, pod lampą. No i teraz jest proces gruntowania. Już tu trochę narzuciłem tego gruntu. Taki mi też został, to go wykorzystuję. No i tak to, słuchajcie, wszystko wygląda. Nie mam stojaka, ale położę tu kamerkę. Zrobię timelapsy, że zasuwam. I to tyle w temacie, w tym procesie. Przegruntuję. 2 godziny dam do wyschnięcia, bo jest ładna, piękna pogoda. I zacznę malować. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Kupiłem maszynkę do cięcia styropianu. 8,5 stu wydałem. No zobaczymy, jak tą elewację, jak ja ją zrobię generalnie. Mam ją zrobić sam albo z czyjąś pomocą. Tą elewację. Proces gruntowania to sama przyjemność. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoor. Słuchajcie, co tam? Borysek mnie tu nagrywa, mój mały syneczek, bo się bawią tam tymi sterepionami z kolegą. I lecę sobie te ściany, maluję. Krzejnik, mimo to, że jest na dworzu, to nawala. I mój kolega tylko cały czas woła mnie. No. Także taką wrzutkę wam robię, że zasuwam i to na tyle. Pozdrawiam. Hejo. O, dobrze akurat, że włączyłeś kamerę, mordeczko moja. No bo co, ja już generalnie to, co mogę powiedzieć, skończyłem wszystko malowanie na raz. A raz wpadł mnie odwiedzić.
że tak to wszystko wygląda. Jest już noc, 22. I jak wam się podoba, słuchajcie? Powiem wam sztos, jak dla mnie jest sztos. Tak strona będzie robiona jutro, jak mam nadzieję, że do mnie zadzwonią, że będą kasy dojechały, także zrobię to jutro. Później tylko posadzka, w końcu moje szafy mogą wlecieć i... No i zobaczymy, co tu dalej. Może głowa anioła tutaj będzie wymalowana, nie wiem. Albo ja z koroną, za to, że umiem malować. A ty co się śmiesz, ty? Z koroną będzie. Z czego się śmiesz? Teraz może ja cię pokameruję. Z koroną, chyba cierpiową. O, też by się taka przydała. No co, no kończyłem malowanie, ale pan za naszej celowni wesprzeć duchowo, chociaż na wieczór wesprzeć duchowo, także na spokojnie. No, także nam lecimy dalej. Jesteśmy, żyjemy. No i to w sumie na tyle. Gołębie. Tym razem nie uderzę z pięści w tą kamerę na zakończenie. Wymaluję was.